motywuje Was Zwierzak. Dobra, byłem w pobliżu, to zajeżdżam do Joja na Plac Bernardyński. On tutaj ma sklep Rzeźnicki, tak? Mówiłem mu zawsze, żeby otworzył sklep z gwoździami, a on otworzył sobie sklep Rzeźnicki, więc całą rozpiskę trzeba będzie właśnie w ten sposób ustawić. Jak widzicie, trafiłem do Joja, żeby go skontrolować. Kazałem mu przygotować to, co ja do tej pory, tak? Więc spójrzcie, co były. Były lody Duna, tu mamy kilo kurczaka. Tu mamy... Pokażmy jakie, no jest, ładnie. Jakie to są kurczaczki. Nie? Ładnie zrobiony kurczaczek, przyprawiony w sam raz od razu, żeby wrzucić na rożno. Tu mamy jabłka, tu mamy chlebek, tu mamy gzik i jakieś kanapeczki. Dobra. Żeby pokazać, jak to wygląda, wrzucaj tu po kolei. Kurczaczek wszedł, tak. Lody weszły, tak. Deser. Tak, deserek. Jabłuszka, drugi tu jabłuszka, deser. Drugi deser. Chlebek. Tu chlebek, tak. Jest konkret. Tak. Tu jest gzik. Gzik, obowiązkowo. Gzik, ty worek się zaraz zarwie. O wędlince wspominaliśmy, czekaj. Że tylko w domu. Tak jest. Tu są kanapeczki. Tu są drugie kanapeczki. I trzecie kanapeczki. Dobra. Chwyć to teraz jojo w górę. Jeszcze wyżej. Weź to tak, żeby powietrze wyszło. Żeby było pokazać, jak to powietrze, żeby powietrza tutaj nie było. Pokaż. Patrzcie, widzicie? Tak wygląda żołądek Joja, tak? Każdego dnia wygląda żołądek osoby, która tyle je. Czyli wszystko to, co tu jest, wchodzi tu i wychodzi tyłem, co dużo mówić, nie? Więc to nie jest potrzebne, to nie jest potrzebne. Zamieniamy to na tą chwilę. Tu mamy piękną wołowinę, to jest dokładnie 4 kilo wołowiny. I te 4 kilo na początek, tak, taką piękną wołowinkę mamy. Ja zaraz od niego ją biorę i będę tutaj przyjeżdżał do niego po tą wołowinę. Zrazowa. Tak jest. I taką wołowinę będziesz teraz jadł na 3 dni. Zamiast tego. Zamiast tego. Zamiast tego. Tak zaczniemy. I zważyliśmy to sobie. To jest 4,6 kg. To jest najważniejszy kurtownia, z którymi handluję. 4,6 kg całego materiału. Teraz to wezmę. Wiedziałem, że to trochę waży, ale nie myślałem, że to waży aż tyle. Bynajmniej. Jojo będzie to teraz zastępował około 4 kg wołowiny w najbliższe 3 dni. I tak będziemy działać. Jak się w ogóle czujesz? Bardzo dobrze. Tak? Lżej? Lżej po tych treningach już? Lżej. No miejmy nadzieję, że to trening teraz... jak trening. Żarcie. Żarcie, tak. Żarcie. Mówiłem Ci całe życie, żeby założył sklep z gwoździami, tak? Tak. Ale to nie. Ktoś, kto dużo żarcie, nie, to nawet nie zdaje się sprawy, tak ile jest. Energii trzeba mieć, żeby spalić, jak się zjada takie olbrzymie ilości żarcia, nie? A już nie mówię o tym, że mi jest wiecznie gorąco, jak duży słoń, tyle energii cieplnej wydalam, że to jest koniec świata, nie? Dlatego będziesz teraz wydawał energię z lepszego materiału. Tak. Dobra. Do zobaczenia na treningu Piona. Na razie, cześć.